Oglądają Państwo poniedziałkowe fakty, przed nami jeszcze ich sporo, a co między innymi? Ostrożnie z żartami. Uwaga internetowi żartownisie, zwłaszcza ci, którzy lubią śmiać się z polityków, nie zawsze w wybredny sposób. Wygląda na to, że żarty się skończyły. Jan Boszkowski. To jest najlepsze, nie? To, co zabawne, niekoniecznie musi być dozwolone. Przekonał się o tym 50-letni rencista internauta z Elbląga. Kaczory, papier toaletowy. Rozsyłał do znajomych karykatury polskich polityków. Dziś nie jest mu do śmiechu. Za to jest podejrzany o znieważanie prezydenta Kaczyńskiego. Ja mogę iść nawet do więzienia, będę pierwszym więźniem politycznym. Jestem oburzony. Kary domaga się pan Krzysztof, zwany łowcą z Wrocławia. Ten motorniczy z zawodu dał się poznać w mediach jako niestrudzony tropiciel internetowych pedofilów. Teraz zaczął kolejne polowanie. Nasz prezydent Polski został wybrany przez cały naród, reprezentuje całą Polskę i trzeba ścigać takich, którzy go obrażają publicznie. Elbląska prokuratura oddelegowała do sprawy jednego śledczego i zespół policjantów, bo internetowy żartowniś mógł stanowić przecież fizyczne zagrożenie dla najwyższych organów władzy. Były tam informacje, że ta osoba może posiadać broń, więc wykonano przeszukania mieszkania. Broń okazała się atrapą, ale z prokuraturą lepiej nie zadzierać. Autorzy satyrycznej strony internetowej o Lechu Kaczyńskim usunęli z witryny wszelkie, jak mówią, treści ofensywne. Ograniczyli się do sprzedaży garderoby z cytatami z oficjalnych wystąpień prezydenta. Na szczęście prokuratora mijano szerokim łukiem, nie robił nas zakupów. A mam w kieszeni moherowy beret, nie? Lęk przed prokuraturą i politykami odczuł na własnej skórze lider zespołu Big Cyc. Tej piosenki nie grają niektóre stacje radiowe i telewizyjne, ale zdaniem zespołu strach przed skutkiem politycznego dowcipu tylko wywołuje kolejne żarty. Ja się obawiam, że tutaj ściganie satyry może tylko troszkę ośmieszyć ścigającego. No tak, elbląska prokuratura w tym tygodniu zadecyduje, czy ścigać internautę, a w kolejce stoją już następni potencjalni podejrzani. No chyba, że uda się przekonać prokuraturę, że to projekt nowego znaku drogowego lub manifestacja niechęci do spożywania drobiu. Pracujemy nad rozprowadzeniem tapet na komórki, na wyświetlacze komórek. Łowca z Wrocławia ma telefon komórkowy, więc zapewne rozpocznie kolejne polowanie. O śledztwie w sprawie internetowych żartów znieważających prezydenta lepiej nie mówić, że to jakieś prokuratorskie jaja. Gdziekolwiek spojrzeć, pełno wywrotowych skojarzeń, więc ze sprawy na pewno coś się wykluje. Jan Błaszkowski, Fakty.